Hej, witam Was w kolejnym filmiku. Mamy tak naprawdę, ja mam dla Was niecałą godzinkę, jeśli chodzi o makijaż, ponieważ mam dzisiaj zajęcia zdalne, ale sobie pomyślałam, że czemu by Wam nie zrobić makijażu, szczególnie, że wstałam wcześniej. Wczoraj nagrałam i wrzuciłam Wam filmik. Znaczy, dzisiaj w sumie go opublikowałam, bo mi się wyrzucał przez noc. Odnośnie właśnie testu z kosmetykami Bell. I powiem Wam, że widzę, że jestem spuchnięta, no ale to jest akurat normalne, jak się jest kobietą i ma się okres, więc... To jest coś normalnego. Na tym filmiku też pewnie będę spuchnięta, ale... Chcę go dla Was nagrać. Zresztą widać, że wczoraj nagrywałam filmik późno, bo widzę, że jestem zmęczona na tym filmiku. Teraz cały czas jestem zmęczona. A też nie chcę nakładać na siebie nie wiadomo jakiej tapety, bo nie o to mi chodzi. Nos mnie swędzi. Spać. Naprawdę chcę mi się spać. Zaczniemy sobie od tej mojej ukochanej, nawilżającej tego balsamu z Bella różanego, tego co Wam ostatnio testowałam. Bardzo fajny, bardzo ładnie nawilżający, ja go bardzo polubiłam i teraz zagościł na stałe w moim serduszku. A kot nam tutaj próbuje rozwalić studio. Ja tu będę co chwilę zerkała na telefon, bo jednak muszę się pilnować czasu. Więc ten filmik nie będzie jakoś bardzo długi, chociaż jak na mnie zawsze jest długi. Mniejsza. Jaki wyjdzie, taki wyjdzie. Robimy dalej bez konturowania. To, że jestem okrągła, no to trudno. Po prostu to jest normalne, to są hormony. Jakby ja nie mam żadnych z tym problemów. Dzisiaj użyjemy sobie tego Soft Sticka Concealer z Bella. Też tej nowości, bo też mi bardzo przypasowała. Ja go co prawda nabieram na palec i dopiero wtedy sobie tam wklepuję. Ale naprawdę przypadł mi do gustu po teście. I będę go teraz testowała częściej, więcej. Bo ja tak mam, że mi się jakiś kosmetyk spodoba, tylko potem męczę. Ale dzisiaj sobie zrobimy taki bardziej jesienny makijaż. Spać. Naprawdę chce mi się spać, uwierzcie mi. Poszłam późno spać. A dzisiaj niestety wstałam wcześniej. Z własnej woli. Z własnej woli powinnam jeszcze o tej porze spać. Ale... No tak to jest. Tak to po prostu już jest. Nakładam go od razu na powiekę. Bo całkiem nieźle mi się sprawdził wczoraj z cieniami. No dzisiaj też oczywiście polecimy Make Up Revolution, bo ja mam większość paletek z Make Up Revolution, szczególnie w Toruniu. Jakieś kłaczki. Dlatego będę używała jednak kosmetyku z Make Up Revolution, ale dzisiaj to nie test. Dzisiaj będziemy sobie po prostu robili makijaż jesienny. Jak mi dobrze pójdzie, to zobaczę, ale może w tym tygodniu będzie więcej filmików. Taki mam niecny plan, żeby dzisiaj... Boże, żeby w tym tygodniu, widzicie, jest wcześnie, znaczy może nie aż tak wcześnie, po prostu jestem zmęczona. I czasami człowiek gada 3 po 3.
a więc na pewno pojawią się makijaże, zaległe filmiki wreszcie. A miałam wreszcie czas, żeby tam je obrobić, czy też po prostu nagrać. I teraz mam też czas, żeby je nagrać. Może uda mi się przez dzisiejszy, Boże, no przez obecny cały, przez ten tydzień. Potestujemy sobie właśnie pomadki z Bella, których nie nałożyłam na usta, jak robiłam test, bo wtedy nałożyłam tylko jedną, resztę Wam zesłoczowałam. Więc zobaczymy sobie, jak one będą się sprawdzały, chociaż no mówię, tamta bardzo fajna, więc sądzę, że reszta też będzie spoko. Zastanawiam się, jaki kolor dzisiaj wybrać. Nie mam pojęcia. Dzisiaj jestem zmęczona, po prostu jestem zmęczona. Ale to normalne. Ja skończyłam się pacykować, ja mam zajęcia online, więc mnie to tam, wiecie, nie muszę nawet włączać kamerki. Niektórzy chcą, niektórzy nie. Więc to też zależy, czy Wy macie ochotę być na kamerce, czy nie. To też jakby ważne, że można mieć tą swobodę. Która godzina? Okej. Teraz od razu przejdziemy do oczu. Ja będę używała tej paletki. Ona jest fajna. Aha, tylko tutaj niestety, jak się cienie nazywają, są na tej folice, dlatego jej nie wywalam. I zaczniemy sobie od Fairy Lights. To jest bardzo fajny cienik. Mam sobie ten pędzelek. I we wnętrznym kąciku polecimy. Jeśli słyszycie płynącą wodę, to jest to poidełko mojego kota, z którego właśnie pije ona. Więc jak wasz kot nie chce pić, znaczy to nie jest, wiecie, reguła, ale na przykład moja nie chciała pić, wyjątkowo pije, jak jest gorąco z miski, z wody stojącej, a tak to raczej woli swoją fontannę z wodą. Jak to brzmi? Będziecie chcieli, to Wam ją kiedyś pokażę. Troszeczkę na dół. Żeby rozświetlić to spojrzenie. No nie być takim śpioszkiem. Wiesz, tak, jestem śpiochem. Ja jestem śpiochem, ja się przyznaję bez bycia. Lubię spać. Lubię spać. Ja po prostu się w dzieciństwie nie wyspałam. I teraz lubię spać. To jest prawda, byłam okropna podobna jako dziecko. Nie dawałam nikomu spać. Teraz weźmiemy sobie cień Iced Coffee. Więc ciekawe, czy się dzisiaj dowiecie podczas makijażu, że się darłam przez większość dzieciństwa. Jakieś 2 lata. Tak się skutecznie darłam, że jestem jedynaczką. Się śmieję, że wiedziałam, co robię. Chociaż jak byłam dzieckiem, strasznie chciałam mieć rodzeństwo. Tak więc... Nie wiem, taka odbyłam. Podobno rodzinna. Godzina, kontrolujmy godzinę. Dobra. No i teraz polecimy już, ale innym pędzelkiem, bo chcę mieć większą kontrolę nad tym, co robię. To będzie dobry. Tak. Teraz użyjemy sobie takiego pomarańczowego cienia Grow Old. Bardzo ładny cienik to jest. Taki lekko błyszczący, pomarańczowy. Ale fajny, ładny. I
wiecie, jakby nie pracowałam ze wszystkimi cieniami z tej palety jak do tej pory. Bo nie zawsze człowiek ma koci włos albo rzęsa. Nie zawsze człowiek ma ochotę na użycie wszystkich cieni z danej palety. Użyłam jej dlatego, że właśnie ona ma chyba najwięcej takich typowo jesienno-ciepłych tonów i dlatego na spokojnie mogę sobie poszaleć i zrobić jesienny makijaż. I od razu ten cień pójdzie na dolną powiekę, ale tylko troszkę. Bo ja nie chcę dzisiaj malować zbyt mocno dolnej powieki, ponieważ dzisiaj zmęczę oczy, bo jednak będę siedziała przy kąpie. Dlatego troszeczkę i prawie makijaż dolnej powieki będzie skończony, prawie. Ten pędzelek sobie zostawię. Teraz znowu użyję puchatego. Który to będzie? Pumpkin! Użyję sobie cienia Pumpkin. Jest fajny. Jest taki typowy pumpkin. Taki tutaj sobie zrobimy taką chmurkę. I tutaj zrobimy sobie taką chmurkę cienia, który ma na fajnie wyglądać. I jaki cień teraz? Znaczy, Boże, jaki pędzelek teraz wziąć? Tu mam sporo pędzelków. I teraz użyjemy takiego ładnego copper coin. On jest taki miedziany bardziej. Musiała pewnie zaraz do mojego kota iść, bo jest głodna. Ale sądzę, że dam radę zrobić wam ten makijaż. I tym copper coin ja wychodzę tutaj dosyć mocno do tego wewnętrznego kącika, ponieważ chcę, żeby się pomieszały razem. Jeszcze troszkę. One się bardzo ładnie mieszają. Tu mi się zrobiło przez przypadek, bo się okazało, że z drugiej strony pędzel jest chyba niedomyty. Więc dobrze wiedzieć, że mam jakieś bardzo mocne cienie. Ale w takim układzie sobie wezmę ten właśnie pędzelek, sobie zostawiłam. Jeśli chodzi o dolną powiekę, stój. I użyję cienia Grow Old. I nałożę go tak odrobinkę na dół i odrobinkę na dół. I muszę zobaczyć, co robi moje zwierzę. Zaraz do was wracam. Ok, wróciłam. Jeśli chodzi o zabawę z paletką, no to możemy uznać, że jest zakończona. Na pewno pewnie jeszcze ją nieraz użyjemy. Jak będę miała teraz czasu więcej, więc się po prostu będziemy bawić. Teraz nie będę jej chowała, niech sobie leży na wierzchu. Nie kolczyć mnie jakoś tak dziwnie odstaje. To chudno. Dzisiaj weźmiemy sobie tusz, chodź to do mnie, z Maybelline, też go lubię. Maybelline New York The Falsies Lash Lift Mascara. Już wam pokazuję, która to. To ta. I sobie użyjemy, mam fajną taką szczotę. Ja lubię duże szczoty. Maluch szaleje. Ma jedzenie w misce, więc to jest najważniejsze. A ja będę miała niedługo zajęcia. Dzisiaj będę
Na pewno siedziała w okularach, bo nie da się bez okularów. No, znalazłam tego włosa. To mi przeszkadza. Przy wyczesywaniu. I będę musiała dolać wody do jej wodopoju. Ja po dźwięku słyszę. I ja dolnych rzęs nie robię, bo mówię, będę dzisiaj siedziała dość długo przy komputerze, więc tej dolnej powieki nie chcę męczyć. Mam wrażenie, że w kamerze czasami jedno moje oko wygląda na większe, a drugie na mniejsze. Od czego to zależy? Nie mam pojęcia. Tak więc ja użyję sobie płynnego rozświetlacza Liquid Strobing rozświetlacz, to jest Magic Jungle. Jak wiecie, ja kocham, po prostu kocham ten rozświetlacz. Jak tak patrzę na siebie w lustrze, to w sumie wygląda, że jeszcze mam równe oczy, ale w kamerze zauważyłam wczoraj, że tak jakby jedno mamo trochę większe, a drugie trochę mniejsze. Może to też kwestia zmęczenia, nie wiem, ale wyglądało to dosyć zabawnie, ciekawie i trochę niepokojąco. Może kwestia też oświetlenia, nie wiem. Ja delikatnie były zbędę miała. I o to chodzi. Ja chcę mieć delikatny błysk, po prostu taki świeży, nie że żebym miała coś tam mocno nałożone. Jeśli chodzi o usta, ten Rich Rose Balm jest po prostu cudowny. Ja się teraz zastanawiam, którą pomadkę ubrać. Może spróbujemy tą, ta jest 01 Tea Rose i powiem wam, że bardzo dobrze się sprawdza pod tą pomadkę. Usta są naprawdę fajne. No i to jest jednak velvet pomadka, więc musicie pamiętać, że ona będzie zjadała bardziej niż taka typowa, mocna po prostu pomadka. Bo wczoraj mi została i wiadomo, musiałam ją domyć, ale jak jeszcze coś tam zjadłam, jak piłam, to może nie, jak odciskałam w chusteczkę, no to cały czas coś było, więc będzie mi dzisiaj pasowała. Zwykle trochę wyjechałam, norma. I powiem wam, że lubię ten kolorek, mimo że on jest taki raczej chłodny, ale bardzo taki fajny. Nie wygląda w nim jakoś tak blado czy trupio. To jest to. Więc Velvet Petal Lipstick w numerku 01 Tea Rose też jest bardzo fajny. Tak się przedstawia na ustach. No i ostatnio widzieliście go na dłoni jako swatch, a dzisiaj na ustach. I jeszcze mamy dwa kolorki do przetestowania. Sądzę, że będę korzystała z tej palety co dzisiaj, ale nigdy nic wiadomo, może zmienię. W
chociaż chciałam się chyba pobawić takimi jesiennymi kolorkami. Stwierdzam, że przypadkowe cieniowanie, które mi wyszło, jest bardzo fajne. Po prostu to jest to. Wystarczy, że pędzelek z jednej strony zamoczycie w odpowiednim kolorze, a z drugiej strony takim ciemniejszym i macie fajne cieniowanie, które wyszło mi przez przypadek. Jak widzicie, pomadka dosyć fajnie szybko zastyga. No, ja bez konturowania, bo po prostu mi się nie czuję się, a tak czy siak będę miała okrągłe policzki, bo jednak nabrałam wody, co jest normalne. Tak, więc ja teraz muszę iść umyć łapki. Czas mamy bardzo dobry. Ten makijaż będzie jednym z krótszych, ale mam nadzieję, że to Wam jakoś mocno nie będzie przeszkadzało. Jakby zrozumcie też, że jak robię rano, to robię dosyć szybki makijaż. Bez gadania do Was to w ogóle bardzo szybko mi idzie, a przez większość czasu po prostu tego makijażu też nie robię, bo nie czuję takiej potrzeby. Ale to jest taki optymalny czas, że jeszcze zdążę zjeść śniadanie i będę mogła być normalnie na włączonej kamerce. Powiem Wam, że bardzo podoba mi się ta pomadka. Jak już mówiłam w teście, one pachną różami, po prostu różami. Ale jestem jak najbardziej zadowolona. O, i muszę ogarnąć mojego kota. Więc cóż, ja się na razie z Wami żegnam i widzimy się w następnym filmiku. Pa, pa!